Kraja Świętego, bo 31 Ogólnopolski Przewodniczący ja miejsce w sobotę i niedzielę mówił w tygodniu, na tym 16 listopada. Dziś chcę modlić się za wszystkich kolejarzy lubelskiego węglu, ale aby kolej mogła się rozwijać, musi mieć nowych następców. Dlatego jest chrzest dzisiaj kilkoro najmłodszych naszych parafian, których witam serdecznie z rodzicami i chrzestnymi z rodzinami. I was, kochani, serdecznie pozdrawiam. Pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody. Wtedy, gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy. Potem ci, co należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów, gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie. Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, wejście w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam ten zaszczyt, że dzisiaj mogę parę zdań powiedzieć. Ksiądz proboszcz był tak łaskawy i takie podwójne święto, bo i kolejarskie, i w jakiś sposób ich tutaj dzisiaj był was, kochani, wyróżniamy. I w jakiś sposób też przeżywacie swoje święto, niedługo świętej Katarzyny, dzień powszedni, dzisiaj niedziela, można bardziej świętować. No i maleństwa te, które dzisiaj wstępują do wspólnoty parafialnej, które przyjmują imię, które będą tutaj chrzczone dzisiaj. Także dobry dzień, a w ogóle uroczystość Chrystusa Króla, która tak naprawdę już kończy rok kościelny. Wszystko przemija, wszystko ma swój kres. Szczególnie w listopadzie to widać, kiedy spotykamy się na cmentarzach, kiedy pamiętamy jeszcze, że ktoś niedawno do nas mówił, uśmiechał się, był życzliwy, a w tym momencie już go nie ma pośród żyjących.
tak wszystko przemija i zdążamy do Królestwa. Królestwa miłości, prawdy, piękna, dobra, gdzie Królem jest Jezus Chrystus. Byłem głodny, a daliście mi jeść. Dawca chleba wiecznego, prosimy Cię za Kościół Święty. Niech Jego członkowie, ośleni chlebem eucharystycznym, staną się za czynem Twojego Królestwa. Za papieża Franciszka, aby umacniał i rozwijał Kościół na całym świecie. Ciebie prosimy. Oto ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę. Królu Wszechświata, pasterzu dobry, prosimy Cię za biskupów, prezbiterów i diakonów, za duszpasterzy kolejarzy, za kapłanów zgromadzonych wokół stołu eucharystycznego, aby troskliwie z oddaniem kierowali Bożą owczarnią. Ciebie prosimy. Ojcze, który powołałeś nas do życia, a przez chrzest zostaliśmy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, wszczepieni w Kościół, stając się uczestnikami Jego posłannictwa. Prosimy Cię za wszystkich ochrzczonych, a szczególnie za Izabelę, Rafała, Alicję, Mikołaja, Laurę, przyniesione do chrzciennicy, aby mogły otrzymać na mocy wiary Kościoła wielki dar życia Bożego. Prosimy Cię, obdarz zdrowiem i potrzebnymi łaskami rodziców, rodziców chrzestnych, aby z poświęceniem i miłością byli wychowawcami w wierze. Ciebie prosimy. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Dawco życia, prosimy Cię za wszystkich chorych, szczególnie za Marię Talar, najsłabszych z rodziny kolejarskiej, emerytów, rencistów, bezrobotnych, aby wspierała ich Twoja łaska, a na drodze życia nie brakło ludzi spieszących z pomocą. Ciebie prosimy. Boże, w Twoim Synu objawiłeś nam prawdę, żeby królować, to znaczy służyć. Prosimy Cię za polską kolej, związki zawodowe, pracodawców i pracowników, duszpasterstwo i Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich, całą rodzinę kolejarską, chorążych i asystent pocztów sztandarowych. Obdarz, Panie, wszystkich duchem służby i wierności etosowi kolejarskiemu. Ciebie prosimy. Po wieczne czasy zamieszkam u Pana, Królu Wszechświata. Prosimy Cię za zmarłych z tej wspólnoty parafialnej, świętej pamięci Franciszka Łukasiewicza i Mieczysława Palewicza, za zmarłych kolejarzy, za ofiary katastrof kolejowych, aby mogli cieszyć się życiem wiecznym w Twoim Królestwie. Ciebie prosimy. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Chryste, Królu nasz, prosimy Cię za nas samych, abyśmy z ufnością kroczyli za Tobą i z odwagą świadczyli, że jesteś naszym Królem i Przyjacielem. Ciebie prosimy. Bożych, żeby zdrowo i na chwałę Bożą rozwijały się.
Dzisiejsza uroczystość kolejarska to jest dopełnienie tych uroczystości, które 2 tygodnie temu odpoczynały się mszą świętą radiową z Kościoła Świętego Krzyża w Warszawie, a minioną 15 i 16 listopada była już 31. ogólnopolska pielgrzymka, kolejarze na Jasną Górę, właściwie w wymiarze międzynarodowym. I z racji tej pielgrzymki było Słowo Boże, był telegram od Ojca Świętego z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej, który był czytany na Jasnej Górze w obecności księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego konferencji biskupatu polskiego, który przewodniczył tej pielgrzymce. Pozwolę ten telegram, który przyszedł na moje ręce, przeczytać Państwu. Jego świątobliwość Franciszek, powiadomiony o 31. polskiej pielgrzymce pracowników kolei i ich rodzin na Jasną Górę, przekazuje wszystkim uczestnikom tego modlitewnego spotkania wyrazy łączności i serdecznego pozdrowienia. Intencje tegorocznego pielgrzymowania, którym polscy kolejarze będą dziękować Bogu za kanonizację Jana Pawła II, za jego pielgrzymkę do Polski w 1979 roku, która odnowiła oblicze waszej ojczyzny, i za 20-lecie służby Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich, Ojciec Święty włącza się w swoje modlitwy tę intencję i poleca Wszechmogącemu Bogu. Zachęca wszystkich do odważnego przyznania się do Chrystusa w codziennym życiu, dochowania wierności Ewangelii, świadczenia o Bogu wśród swoich bliskich, w rodzinach, parafiach, w środowiskach pracy. Z okazji Dnia Rodziny obchodzonego w roku wiary, Ojciec Święty zachęcał: drogie rodziny, bądźcie zawsze zjednoczone z Jezusem i nieście Go wszystkim poprzez wasze świadectwo. Wspólnie powiedzmy słowa świętego Piotra, które dają nam siłę i będą dawały nam siłę w trudnych chwilach. Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Z łaską Chrystusa żyjcie radością wiary. Niech Pan wam błogosławi, Maria, nasza Matka, niech was strzeże i wam towarzyszy. Zachętę do życia radością wiary. Jego świątobliwość kieruje również do wszystkich pracowników kolei i ich rodzin, zawierzając w modlitwie ich zamierzenia, troski, sprawy kolejarskich spółek, a także duszpasterzy kolejarzy. Wyprasza dla wszystkich opiekę i wsparcie Jasnogórskiej Królowej Polski. Wszystkim z serca udziela apostolskiego błogosławieństwa. Z Chrystusowym pozdrowieniem arcybiskup Angelo Becci, substytut sekretariatu stanu Stolicy Apostolskiej. Pan z nami. I was błogosławi powszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźmy w pokoju Chrystusa. Amen.